Nawet nie macie kurwa pojęcia, jaką przygodę z życia zaliczyłem właśnie. Pół godziny materiału poszło w pizdziec. Czemu? No bo kurwa, oczywiście. Oczywiście, no po prostu nie wykryło mi mikrofonu i po próżnicy gadałem. No i co? I co? Pół godziny poszło w pizdu. Wkurwiony jestem. Muszę pograć w coś, co mnie kurwa odstresuje. To same trudne rzeczy są. Kurwa. Coś pojebanego? O! Nie. Ale w sumie nie. Same gówno. O! To jest kawał dobrego gówna. The Punisher. To jest super, to się kurwa się tyle grało. To jest moja miłość do strzelanek. Kogo pierwszego? Helikopter, jak ten. Jak ukraińska obrona przeciwlotnicza. Pierwszy leci Hitman, o kurwa. Tu są w różnych miejscach poukrywane rzeczy. O, widzicie, tu na przykład w zwłokach tych cfeli też są ukryte rzeczy. Tu masz amunicję. Siusiaka jest taki myk, że jeśli zabijesz wszystkich przeciwników na danej planszy, to od drugiej planszy dostajesz taką kosiarę wyjebaną, nie? O, kurwa. Że po prostu. O. Ale jest też taka zasada, że ci przeciwnicy nie mogą zniknąć za planszą. Czyli jeśli przedbiegnie i upadnie tak, że zniknie za planszą, to się nie liczy jako zabity przeciwnik. Więc to jest tak kurwa słaba rzecz, nie? Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale to nieważne. O, kurwa, saksofonista. Kurwa, nie wolno go zabić, bo się traci sporo życia. O. I w ogóle. Punisher, generalnie on chyba z założenia ma zabijać tych złych, nie? A tu jacyś ludzie pod krawatami, biznesmeni, czasem saksofonista, jacyś pankowie. No dobra, no ja rozumiem, że on. Założenie, że oni pierwsi strzelają, tak? No ale no, nie do końca, patrzcie, ja pierwszy strzeliłem. I widzicie? I może on był nie. On, że, może on szedł po papierosy. Mógł iść. Poszedł po papierosy, dostał trzy kule, nie? No i kolejna rzecz, wojsko. No raczej nie sądzę, żeby to byli, żeby tylu było aż najemników, nie? To znaczy, że zabijam zwykłych poborowych. To znaczy, że ja jestem ten zły. To jest taki hatred naszego dzieciństwa, tylko wiecie, no ludzie tego nie analizowali, dorośli zobaczyli, o zabija, to wiecie, no jakaś komisja się zabrała, zabija bandytów, tak? A przepraszam, czemu ci bandyci mają mundury żołnierzy amerykańskich? Nie, taki mundur tutaj każdy może kupić. Z demobilu. O, ktoś tam. Ktoś. Znacie tę historię? Ja znam. Ktoś tak kiedyś powiedział. O. Porada. Take advantage of bonus world, a? Widzicie? Ja bonus world? Gdzie jest bonus world? Znajdę. O tu. Ha, widzicie, trzeba strzelić w metro i masz bonusowy świat. I wejść, zejść na dół. Nie chce mi się iść do metra. Ja wolę i po Bożemu iść z buta. Ale. No, rozjebany. Kurwa, to jest całkiem długa gra z tego co pamiętam. No, trochę kulek oberwałem. Ej! No, zabijać. Ciekawe, czy mi się uda teraz podczas tej rozgrywki chociaż zgarnąć wszystkich cfeli z jednej planszy, nie? Bo to nie jest takie łatwe. Ich jest ze 100, 200 czasami chyba. Nie wiem, nie pamiętam, ale no, ze 100 pęka zazwyczaj. No, o właśnie, taki chuj, jakby się drugi raz, nie wiem czy się drugi raz wychylał. Jakby się drugi raz nie wychylił, to już pozamiatane, nie? To już go nie zgarniesz. Dobrze, mam save'y, bo tak będę czasem sobie odklikiwał. O, tutaj się pojawi jeszcze? Pojawi się? Pamiętam dobrze? Pojawi się? Nie pojawi się. Chuj. No, a kurwa. Patrz, i tutaj będą biegnąć cwele. Tu, biec. Biec będą cwele. Kurwa, a to nie tutaj. A widzicie, a pamięć mi z pani zawodzi, no. O, i gorsza spluwa. Wyczerpało mi się tamto. Tutaj trzeba tak balansować troszkę z wystrzeloną amunicją, bo generalnie
ta kosiarka może służyć ci do całą grę, jeśli nie zużyjesz amunicji do końca. Jak zużyjesz, no to niestety przełącza się na taki zwykły karabinek. A tak, jak masz lepszą kosiarkę i zdobywasz jakąś amunicję, to ci się przełą to cały czas się zdobywa ta amunicja do tego lepszego karabinku, czyli no. Tak. Bazooka nie. A, łudzę się po prostu. Żołnierz. O, tu są ci, co biegną. Właśnie mówiłem, że będą biec. Właśnie miałem na myśli tych żołnierzy. Jeszcze z jeden będzie. No, nawet dwóch. To więcej. No, jeszcze kolejny. Czyżby była szansa, że wszystkich zabiłem? Zabiłem wszystkich? Zobaczmy. Fu, kurwa, zajebisty jestem. Kurwa, wyjebie. A teraz zobaczycie, bonus Supergun, widzicie? Przeczytaliście to? O kurwa, teraz to będzie. Nagrywa się? Nagrywa, to mi się wkurwiło, by się nie nagrało. Patrzcie. Widzieliście? Taka, właśnie kurwa, widzicie jak, ale jak pestki znikają? To jest kurwa, boss zdycha na momencik. Boss to życie spierdala tak. O tak, kurwa. Tak jak twoja była swojemu fagasowi nowemu. O tak. No. A jak to są dzieci, to nie oglądajcie tego. Dzieci. Dla was są unboxingi. Których jeszcze nie ma, ale będą. Na, kurwa. Trzeba to ostrożnie. Ha? Ej! Ej! Oj! No to chyba nie ten sam. To już chyba przegapiłem. A, zmieniłem sobie broń na gorszą? To jak mi się ona wyczerpie, to będzie ta lepsza? Nie wiem, sprawdzimy. O kurwa. Zajebamy. Ale co? Na środku ulicy gra na saksofonie, kiedy się ludzie strzelają. No debil. Może ślepy, ale nie głuchy. Myślę, że jest kurwa kulodporny? Przez ten saksofon? O, kamizelka. Kamizelka to jest powiększenie paska życia. To się bardzo, bardzo przydaje. Ale jak raz zginiesz, to z tego co pamiętam, ten pasek wraca ci do poprzedniego stanu, tego wstępnego stanu, czyli jest do połowy. I trzeba wszystko zdobywać od nowa. Czyli najlepiej nie ginąć, jak w prawdziwym życiu. A, kurwa, Christian Coelho. Kurwa. O! No, tego jakbym nie zabił, to już przepadł, już nie ma wszystkich. A, ma, a. No właśnie. Jest ta kosiareczka moja. Bazuka. Aha. A, ile amunicji? Po 50? 50? Ha, kurwa, dostał serię w klatę. Głupio tak dostać serię w klatę. Nie, tak myślę, że takie też człowiek, jak dostaje serię w klatę, się tak głupio czuje. Tak, ojej, oj, dostałem, kurwa, ale głupio. No, kolejny. Fioletowe garnitury, to jest kurwa, alfonsów więcej tu jak dziwek. Oczywiście Coca-Cola. Nie, czy nie jest napisane, że to Coca-Cola? Wszyscy wiemy, że to jest Coca-Cola. I to jest dowód na to, że Coca-Cola wspiera rząd Putina. Dosyć późno się wycofała z tamtego rynku. Pamiętajcie. Ale się w końcu wycofała, więc spoko. Ja dawno uważałem, że cola wspiera działania terrorystyczne, bo terroryści na pewno piją colę. Bo jest zajebista. Chciałem kiedyś przełapać pedofila na pijącym kolę i bym zrobił taki spot. Nawet pedofile lubią kolę. To może za mocne, ale za mocne. Mówi się, że nie wolno żartować z pedofili. Jak będziesz miał. Ja kiedyś mi tak mówiono. Jak będziesz miał własne dziecko, to nie będziesz się śmiał z pedofili. No będę się śmiał z pedofili, bo to jest tylko żart. No, należy oderwać rzeczywistość od żartu, nie? No, jakby moje dziecko spadło ofiarą, to nie, ale to wiadomo, a to jest kwestia emocjonalna i indywidualna wtedy, tak? To jest normalne, że człowiek, którego spotkało nieszczęście, z żartów o tym nieszczęściu się nie będzie śmiał, ale jakby tak, to, patrząc w ten sposób, to z czego można się w końcu pośmiać? No, każdego spotkało jakieś nieszczęście, tak? Generalnie, poza tym, jakby moje dziecko to spadło ofiarą, to też bym wyfiletował takiego człowieka. Przecież kurwa, by mu policja nie pomogła. Bo musieli obstawić z każdej strony. Przecież, kurwa, Zeleński to byłby przy tym, kurwa, pikuś.
Jeśli chodzi o obstawę, jakby ktoś mnie skrzywdził, jak ktoś skrzywdzi kiedykolwiek moje dziecko, wyfiletuje. Wyfiletuje. Jak kurwa rybę albo psa. Nie wiem, jak się psa wyfiletuje, ale się wtedy dowiem. Albo nie. Kurwa. Ha, kurwa. Kurwa. Jak się wychylasz przez okno, to się upewni, że przeciwnik nie ma. Oj, kurwa, zniknij tu. O, dobrze. Zobaczymy. Zabiłem wszystkich, czy ten jeden się nie liczył. A liczył się! Kurwa. To zobaczcie teraz, co robię z bossem. Kurwa. Pa. Kurwo, gin! Co ja pierdolę? Dobra. Chodź. Aj, leżysz, dziwko, szmato, i wam zdychaj. Kurwa. Człowiek wychyla się z helikoptera i rzuca granatami. Dobra, teraz co? O, ten jest przerażający. Jigsaw. O, ten jest straszny. Ten, to trzeba z nim się wręczyć. O, ale mapa super, no kontenery. I od razu karabinek szturmowy. Make, make in. Waleje. A tutaj, wiem, że tutaj na dole też są jakieś znajdźki w tych pniach. W tych kłodach. Tak. Nie powiedzcie mi, że to jest zła gra. Szczerze, jeśli chodzi o grę, to jest jedna z lepszych, z bardziej... Kurwa. I już przepadł jeden koleś. Dwóch nawet przepadło. Widzieliście? Tak to jest, jak się zapomni o czymś. No ale potem idzie w to grać na wyczucie. No właśnie, na wyczucie, nie na pamięć. Generalnie jedna z lepszych gier, w której właśnie naprawdę warto sobie. A nie! Od nowej tury też życie spieprza do połowy. O, nie wiedziałem. No to jedna z tych gier, które naprawdę warto pograć. Naprawdę. Kurwa, pan życia i śmierci, kurwa, śmiecie. O, masz, dziwko, o, masz. Tu jeszcze jeden, ha, kurwa. No, może to trochę dużo przeklinam, ale tego wymaga mój zawód. Jestem barmanem. Teraz muszę ostrożnie, bo mi się ammo kończy. A, kurwa, masz, kurwa, wijaja. Jak ten Tytus Bomba i jego sztuki walki. Spuła bratu w jaja. Potem narobisty w jaja. Barkiem w jaja. Wszystkim w jaja. Ty. Kurwa, mało życia zostało, jakby nie patrzeć. Muszę sobie znaleźć apteczkę. A, to trzeba ten. No, to już się niebezpieczne robi. To już się niebezpieczne robi. To. Nie... Gdzie są apteczki? Do chuja. To słabo słychać te wybuchy i tak dalej, nie? Jest taka seria dźwięków, które słabo widać i słychać. I coś. Coś mi ten. Strzały tych przeciwników też słabo słychać. No i zdechłem. Zajebali mnie, uwierzycie? A może coś w ustawieniach przestawiłem? Może coś w ustawieniach przestawiłem? Nie wiem. Nie wiem, nie będę sprawdzał. A wkurwia, wkurwia. Zarąbista gra. Naprawdę polecam. Z czystego serca, z całego serca polecam, ludzie. Jak chcecie zacząć przygodę, to nie jakieś Mario, tylko zabijanie komunistów. Tak sobie wmawiam, żeby tak się czuć, że lepiej, że zabiłem tylu młodych chłopców i żołnierzy, że to byli komunistyczni żołnierze. Dosyć niebezpieczne to miasto, nie? A ja się bałem kiedyś po siedzcach chodzić, a tutaj to jest kurwa straszne. No, dzień się. O, ty szmato, dzień się kończy, jutro synka odbieram i super. Spędzimy bardzo fajny dzień. Pewnie na plażę pojedziemy. Albo rowerkiem pojeździmy. Tyle możliwości. Ciepło się zrobiło w Holandii. O ty!
Łoty, łoty. Patrzcie, patrzcie, jacy uparci. Jak się zastanawiam, ile oni tam czekali na mnie, nie? Że to w sensie, kiedy oni wyszli z tej wody? Znaczy, weszli do tej wody, co? Kiedy? No, myślę, że to dosyć zaplanowane działanie mieli wszyscy, bo za dużo ich. Myślę, że oni na mnie czekali. Tak. Oni mogli na mnie czekać. Aha. Ilu przegapiłem? Z czterech przegapiłem. Trzech. No. No ale zobaczcie, trzech przegapiłem i już super broni nie mam. A, to była fajna plansza. Biuro. Kurwa, kiedyś pracowałem w biurze. Jak się chciało czasem wejść właśnie w ten sposób, co pani szary w las tutaj. O, tak. No. Tylko, że tam było mniej celów, bo dwa. Ale nieważne. O, w sąsiednim biurze jeszcze jeden. Taka głupia pizda. O Jezu, jaka głupia pizda tam pracowała obok, w biurze obok. Ja nawet nie macie pojęcia. Taka fałszywa gnida. A to tam. Taka dziewczyna. Fałszywa w chuj. I zawsze. Ja się kiedyś tylko czekałem, żeby komuś chciał robić dupę, tak jak ja teraz, nie? I wiecie. I ten, i albo przychodzi, i ten, oszczędności sobie u nas szukała. Przychodziła z dwiema małymi, tanimi kopertami. Cześć! Zamienicie dwie koperty małe na jedną dużą? A ja wtedy nie byłem asertywny, tak jak teraz. To mówiłem, tak, spierdalaj. Nie, serio, zamieniałem. Mówię, chuj ci w dupę, zamienię ci. Bo przy którymś razie powiedziałem, czy nie wolisz ten, kupić sobie? Nie wiem. O, to chyba życie było. No, kamizeleczka i cyk. Kurwa. Dosyć dosyć militarnie tutaj jest. W tym biurze. Żołnierzy wysłali na wybawce tego miasta? Gotham? Właśnie, w jakim mieście ten pani szery urzędował? W Detroit? To by pasowało, bo duża przestępczość. Jak ktoś wie, niech mi wpisze w komentarzu, w jakim mieście był Punisher. A czekajcie, był taki serial chyba Punisher na tym, na Netflixie bodajże. I ponoć niezły. Aha, pamiętam, że tu jest kamizelka. Pamiętam, że tu jest kamizelka. Szkoda, że nie powiedziałem, że pamiętam. To by lepiej wyszło i bym potem Mariuszek chwalił, że o, jak ty dobrze pamiętasz. Zauważyliście, że dużo mówię o Mariuszku? Może przyznać, że ostatnio w dużej mierze wypełnia moje ubogie życie. Moje życie jest tak smutne, że muszę sobie przyjaciół szukać w internecie. Ale kanał nie bez powodu się tak nazywa. A, fakaj się. Kurwa. Będzie długi gameplay, wiecie? W chuj. Jest go pewnikiem podzielę. Wiecie, podzielę go, bo boję się, że się spieprzy coś w nim. Będzie lipa. A w sumie jak się spieprzy, mówi się trudno. Jebać to. O, fuck. No, tutaj się też walczy z ninją. O, a ostatnio mnie Mariuszek prosił, żeby zrobić. Właśnie! Prosił mnie Mariuszek, żeby zrobić recenzję Intergalactic Ninja. Powiedziałem, że zrobię na nowym padzie, bo ten jest do dupy. Ale nie, stwierdziłem, nie, dobra, niech będzie na tym padzie. Okej, spoko. Słuchajcie, zrobiłem półgodzinny materiał i uwierzycie, że mi mikrofonu nie wykryło? I przez cały czas bez mikrofonu nagadałem. Widać, że mi się usta ruszają, ale chuj, co z tego? No i pół godziny materiału do kosza, po prostu. A, się zawiodłem, a tak siarczyście kląłem właśnie no bo przejebana gra, za trudna, powiem, że za trudna ta Intergalactic Ninja. Ja jestem noobem i zawsze byłem, ale jakbym to miał, z save'ami mi było ciężko. Poza tym, bo może była też bardzo fajna konstrukcja, ale była zbyt żmudna. I jeden boss mnie tak zmęczył, że powiedziałem, że pierdolę, nie gram, sobie wyłączyłem i zacząłem kląć i to. Te przekleństwa się nie nagrały, uwierzycie? Nie fajnie. A to tak naprawdę poszło od serca. Oj, tak od serca, że
Niejedna panna by się zarumieniła. A? Patrzcie, ilu przegapiłem, ale to dlatego, że właśnie jak się wchodzi do innego pomieszczonka, to jest często tak, że się przegapia ludzi. To jest jakoś tak, że on ten. Jakoś tak było. Tutaj trzeba się go rzucić granatami. Widzicie? On, bo on uciekł z więzienia. Chwila prawdy, zdech. I zmasakrować zwłoki. Zmasakrować zwłoki. I tak sobie myślę. Czołg. Znowu żart o Ukrainie? Nie, tego za dużo będzie. Klig. Zabawa w wojnę. I tu jeszcze będzie jeden gdzieś. Ha, właśnie. W to gram bardzo dawno. Niektórzy. Ale może to nie chodzi o to, że pamiętam konkretnych ludzi, tylko że mniej więcej pamiętam schemat, tak? Bo to często było tak, że nagle się pojawiali. Takiej pamięci dobrej nie mam. A ty kurwa, się pochowali. Jeszcze nie ma. No. Dzisiaj był piękny dzień. Dzisiaj pierwszy raz jadłem chipsy od kurwa dawna. Po chłopaki i dziewczyny, raczej chłopaki. Pierwszy raz od dawna. Dawno nie zjadłem ten. No dobra, od miesiąca, niecałego. Od 3 tygodni. Nieważne. Bo się spasłem na bezrobociu, jak świnia. Ninja. Chyba. A właśnie, pamiętam, zawsze ich lubiłem rozpieprzać w powietrzu, że jak podskakiwali, to byli jeszcze żywi, a jak spadali, to byli martwi. To moje guilty pleasure w dzieciństwie. A czym mówiłem? A, że się spasłem jak świnia. Na tym, na bezrobociu. Wróciłem do roboty i mówiłem, dobra, teraz już czas sobie ujemny bilans kaloryczny pieprznąć i już nie żreć tak jak świnia. Już prawie kolację nie wiem. Uuu! Zapomniałem o tym, że taka szmata jest gruba. No, on też, widzę, był na bezrobociu. Pozwolicie, że czasem nie będę pierdolił, że sobie w spokoju poglądacie gameplay. Dziękuję. O ty! No, teraz to już jest nieciekawie. Tu będzie pteczka. No.
Tak. Wszystkich. Ładnie. No, przydałoby mi się życie. No na pewno. A z tego to będę parzał jak leci. Wiem, że tu stał. Tu jeszcze będzie z tyłu gdzieś. Albo tu, albo tu. Albo jest. A nie. Nie, tu się nie pojawia przecież. Tu będzie gruby. No. Z bazuką. Pijesz gruby? He. O, Alfons nawet się trafił. Chyba zabłądził z ulicy. Nie, widzicie, jak wyczułem tego cwala, że wyjdzie? Dlatego granat rzuciłem. Fuck, nie wiem, w niektórych grach to mi został jeszcze taki instynkt, nie? Widzicie? Oczywiście on zawodzi. Przegapiłem jednego cwela. No nic. Nie będę prześladował gry, bo kogoś zapomniałem. Lubię, jak oni upadają, tak sobie jeszcze przy okazji łamią karki. No, tu spanikowałem, słabo mi poszło na tym odcinku. O, to nie szkodzi. I czołg! A nie. Czemu nie słychać, że on strzela?
Naprawdę, coś tu nie gra. A. No. Tak się gra. Jak się nie umie. No, potem bez sensu. A, mam granaty. Czekaj. Nie, spoko, spoko. No, spokojnie, ja to wszystko mam zaplanowane, nie? Dobra, ginę. To bez sensu. Się pieprzy z tym. I na samym koniuszku jest pan z CKM-em. I umarł. To chyba jest już jestem w połowie gry, bo chyba już zostało dwóch bossów. Tak, dwóch bossów i potem ten ostatni. Cicho! Albo Sio, ale po holendersku to było Cicho! Cicho! Cicho brzmi jak imię dla ninży. Znik za mapą, więc raczej już się nie liczy jako kilnięty na mapie. Tu jeszcze za tego winkla się wychyli pewnie. A patrz, i tu jeszcze dwóch wyjdzie. Pyk. I jeszcze jeden. Chodź, chodź, kurwa, nie wstydź się. Tu gdzieś chyba jest duży karabin. Nie. Pomyliłem się. Nie. Nie po raz pierwszy. Ale ja zwykłem się mylić w stosunku do dziewczyn. Wiecie o co chodzi. Nie no, że jest znaki, że mówisz, że pewnie jest jakaś nieuczciwa. A to bardzo uczciwa kobieta potem się okazuje. Tak bardzo. Że najpierw, a nieważne, nie mogę powiedzieć za dużo, bo może ktoś znajomy ogląda. Powiedzmy, że nie czuję, że, a nie, nie będę mówił. Jeszcze się tak dobrze kurwa nie znamy. A, karabin. To się zaraz kurwa dobrze poznamy. A, dawaj cicho. No. Też mam bazukę. Ale kurwa, ty masz lepszą. On za szybko strzela i kurwa ciężko jest przeżyć, wiecie? To mi się bardzo nie podoba. Dobra, dawać apteczkę. Chuj. On nie lubię, jak pasek mi schodzi do połowy. To jest moje takie. No. Saksofonista. Ten tyle razy co oni dostali ode mnie kulki.
Jeszcze jeden ninja będzie. No. A, dwóch, widzicie? Też nie mam racji. Poszedł pomodlić do Allaha. To jest fajne, że tu jednak ci ludzie to na jednego strzała są. To tak jak powinno być w życiu. Jak dobrze wycelujesz, chociaż nie, jak trafię w nogę, też są na jednego strzała, więc trochę nierealistyczne. No ale cóż. Umówmy się, że w grach nie doszukujemy się realizmu. A jednak wszystkich zaliczyło, widzicie? No i jest kosiara. Nieźle, nieźle. Są gry, w których nawet jakoś to mi sprawnie idzie. Bo w intergalaktycznym ninja, o chuk. To, żebyście zobaczyli gameplay, to w ogóle tragedia. Leczyłem. Jebał. Zasięgnęło, co? Kurwa, karząca ręka sprawiedliwości. A ty kurwa, wyłaś, no. Na bossa chciałbym mieć super spluwę, żeby nie było. Będę sejwował często. Dawaj, dawaj, aj chuj ci w dupę. I ty też. No. Łatwo jest tutaj kogoś przegapić. Łatwo. No i koniec rundy. To jest... A nie, to nie jest koniec rundy. Myślałem, że koniec rundy, a mi się... A ja nie poużywam mojego kałaszka. Jechać. Nie wiem czemu. Oj, ty. Co? Dawać mi życie jeszcze jakieś, no. Dobra, już mogę naparzyć, bo zaraz koniec rundy. Nie, sarmatnie. Nie był koniec rundy.
Jest, super maszynka. I to teraz chodź, ninja. Jakie on miał ruchy? On chyba tak skakał od razu. Hopla! 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 Aj! Aj! Cipa. Aj, 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 aj. Aj, 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 co? Czym ty rzucasz? Hopla! Hopla, kurwa. No. Tak, to jest takie trochę nierealistyczne, nie? Bo ja nie, nie, tak przypuszczam, że jakbym miał miecz, to bym nie poszedł, nie podszedłbym do kolesia z taką tym kosiarą, nie? To było coś takiego, ej, w zasadzie to ja nie jestem zły, nie szukam zaczepki, po prostu mnie zmuszono do tego, ja tak naprawdę nie chcę pracować dla Kingpina. No. Z tego co zarobiłem odliczę 1% podatku na ten sierociniec i sobie idę, wracam do Japonii, czy tam gdzie są ninja. No i no, ten intergalaktyczny ninja to raczej nie z Japonii jest, no ale mniejsza o to. O kurwa. No już kurwa się czuję, no jak za dzieciaka, też się nagrało do późna. I nie wstawało się do szkoły. Wstawało. Ale były gorsze, trudniejsze poranki. Oj, były. No już po giwerze. No, obejrzałem dzisiaj Atak Tytanów do najnowszego odcinka. Powiem, że kurwa dzieje się. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z Atakiem Tytanów to była tragedia. To było straszne. Jakie to przejebane, jacy oni są OP, ci biedni ludzie. Kurwa, gówno mogą im zrobić. To była taka gra o tron wśród anime. O. Gra o tron wśród anime. Każdy mógł zdechnąć, naprawdę każdy mógł. Ale anime, powiem, bardzo dobre. Dycha na dychę dam. Czemu nie? Jestem szczodry w ocenianiu. U mnie jest zazwyczaj tak albo 1, 2, albo dycha. Temu anime dam dychę. Chociaż ma nudniejsze momenty, no ale. Zaczyna się żyć całkiem sporo. Kiedy ja to naklepałem. A! Za każdą rundę chyba dostaję jakieś ekstra życie, bo dużo zabiłem.
No, bonus life. To jest. Ciekawe, czy ten program do nagrywania tego gówna udźwignie. Powiem wam szczerze, że ten Punisher to jest ostateczny test dla tego programu. Bo jeśli będzie tak chciało, jak w Tiny Toon, to... To wypierdalam go na zbity pysk. Bo zaryzykowałbym kupnem pełnej wersji czy coś, jeszcze by szło zaryzykować, czemu nie? Ale jeśli miałbym kupić pełną wersję, miałby nadal ciąć, to ja nie, dziękuję, nie ryzykuję. A niestety, jeśli już teraz coś takiego się pojawia, to no, jest to znak ostrzegawczy. Upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Dobrze, tak jak lubię. Jep. Dobra, dawajcie kamizelkę. O, zaraz będzie kamizelka gdzieś tutaj. Nie będzie. Myślenie życzeniowe. A panie, życie, prawo przyciągania? To sobie kurwa przyciągnąłem, nie? Mówiłem, będzie kamizelka? Nie ma. Chuj. I co nam kurwa panie zrobisz? Co za bzdury z tym prawem przyciągania. Rzecz ludzie wierzą w takie gówno, ale ludzie naprawdę uwierzą we wszystko, żeby kurwa nie poczuć potrzeby, żeby zapierdalać. Pomyślę i mi to przyjdzie, spadnie z nieba, przyciągnę, skoro jest grawitacja, to wszystko przyciąga, kurwa, zaraz przyciągnie. Pierdolenie. Ludzie naprawdę są naiwni. A ja chcę sobie przyciągnąć subskrybentów. A nie, przepraszam, jeszcze jest coś innego. Jeszcze jest coś innego gówno, nie? Że to nie jest tak, że się ten... Że musisz sobie myśleć, o, przyciągnę, coś będę miał, bo to znaczy, że się skupiasz na tym, że tego nie masz, a ty po prostu musisz się czuć, jakbyś to miał, to będziesz miał tego więcej, nie? Spierdolenie. To jak mówisz, chcę mieć pieniądze, to się skupiasz, że nie masz pieniędzy i masz więcej tego, że nie masz pieniędzy, tak? Masz więcej chęci, żeby mieć pieniędzy, ale nie masz pieniędzy. Ale jak czujesz, że masz pieniądze, o, kurwa. Kurwa, ta jedna prosta sztuczka wkurwiła wszystkich ekonomistów. Te nagłówki. Znajdź jeden prosty trik, który wkurwił wszystkich ekonomistów. Pomyśl sobie, że jesteś bogaty. Kurwa, magia. Kolejne pierdolenie. O, Jesus. Ech, no ale chuj. Głupich nie sieją. A najlepsze jest tak, że wiesz, że jak jesteś kulturalny, a ja jestem bardzo kulturalny, nie? No to nie może być tak, że ty sobie powiesz, weź skończ pierdolić, nie? Nie, ty musisz tak, naprawdę? O, kurwa, może coś w tym być. A nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale jestem otwarty. No jestem. Jestem w chuj otwarty. A znacie ten kawał, że cywilizacja jest jak pranie? Że też lepiej oddzielać czarno od innych kolorów? Stare, nieśmieszne. Tak, raczej jako ciekawostkę wam to opowiedziałem. O, a jednak. Dobrze mi to idzie. Ah, fuck. No, strzel chociaż raz, kurwa. Z rąk nie strzelił, ciota. Ale cipa. Kurwa, nowoczesna technologia. Rozpierdoliłem to w 8 sekund. Jest. Złodupiec numer 1, Kingpin. Nie czytam, co on mówi, bo i tak bym nie zrozumiał.
No, patrzcie. Serio? Fuck. Ten. Kule zostają. W wielu grach na komputerze widzicie, żeby kule zostawały, żeby zostawały ślady po kulach. A tu zostają. O czymś to świadczy, nie? Ten, pamiętam, że na 2 granaty sprzedano mu centralnie zdycha. Ale tu widzę, że centralnie nie było, ale nie narzekam. Fizyka czarnej dziury. Albo czary. I tak, jak tamtego Jigsawa trzeba było walić z lewej na prawą, że trzeba było go kopać, bo jak się biło go tylko ręką, to zawsze ci oddał, nie mogłeś tego uniknąć. Tak, z Kingpinem jest na odwrót. Z Kingpina trzeba w walce bliskiej na kontakt walić tylko pięścią i uciekać z prawej do lewej, pamiętam. Nie, ja tak się nie bawię. Da się uniknąć, tylko trzeba wziąć loading. Zmęczony już jestem. No to kuwa mi tego filmiku nie wczyta do jutra na YouTubie, bo teraz jak to weryfikuję, to jest tragedia. Zresztą... Ciekawie już gram. Z godzinkę pewnie. No, ale to przyzwoita gra. Dobrze, dobrze spędzony czas, naprawdę. Polecam. Jeśli chcielibyście sobie pograć w coś z NES-a, to jest właśnie to. Wiem, że jest na kompie też sporo fajnych celowniczków, na przykład, o, jak to się nazywało? The House of the Dead chyba? Dwójka, no, The House of the Dead 2. O Jezu, ile razy ja to przeszedłem, to z konsoli. Pierwszy raz w ogóle w życiu gram na konsoli, na PS, jak były jeszcze kiedyś takie popularne salony gier, nie wiem, czy ten, kto korzystał z takich przybytków, ja korzystałem. Salony gier, o Jezu, i tam w The House of the Dead to odkryłem. Dwójeczkę. To było piękne. To było kawał dobrej gierki. Przeszedłem to też kilkadziesiąt razy, naprawdę. Są gry, które przeszedłem kilkadziesiąt razy, tak jak The House of the Dead, nie? Jest gra Resident Evil 3. To ją przeszedłem z 70 razy. Tą starą, nie? No 60. Nie, ale nie dziwiłbym się, gdyby było nawet ponad 70 razy, bo to jest było tak, że ja ją zasysałem, przechodziłem ją na raz tak gdzieś 10-12 razy, potem już mi się nie chciało grać, a potem za pół roku sobie przypominam i znowu grałem, naprawdę. Znam ją na pamięć kiedyś. Teraz chciałem sobie pograć znowu w trójeczkę i sobie ściągnąłem, a się okazało, że to jest jakiś remaster i nie narzekam, bo generalnie lubię ten klimat fajny Residentów. Zrobiłbym gameplay, ale jestem kompletnym dnem, poza tym jestem obsrany jak pojebany, nie? Ja jestem tchórzliwym graczem, bardzo tchórzliwym graczem. Jak byłem młodszy, to potrafiłem siedzieć i w domu samemu oglądać horrory. Nie wiem, co mi odwaliło, a po domu do dzisiaj się boję w Polsce łazić sam, bo jest kurwa przerażający. I tam jest jeszcze taki wisi obraz Maryi, nie? I w kuchni, wszędzie gdzie pójdziesz, on na ciebie patrzy. Po prostu na ciebie patrzy i się ślepia w ciebie wlepia tak. Kurwa. I cię boisz spojrzeć, ale też jest takie coś przekorne, że nie no, spojrzę, nie będę się bał patrzeć na obraz, a za każdym razem jak się na niego patrzysz, to boisz się, że kurwa zmieni mu się wyraz twarzy czy coś takiego. Wiem, że no, to niemożliwe, a kurwa jak? A jak możliwe?
To co wtedy? Będzie kuwa krzyk. A mi się raz śniło, że zmieniła twarz. O kuwa. I nie wiedziałem, że to sen. No. Aha. Fuck. To było straszne. No. To się kończy, jak, to tak się dzieje, jak nie ma już broni. I ma się tylko jeden nabój. Nawet naboje nie wziąłem. No. No, miałem sen. O Jezu, jaki byłem obsrany. Się obudziłem. Jakieś miałem fizia. Miałem sporo horrorów. Mi się śniło. W ogóle byłem przewrażliwionym dzieckiem. Przewrażliwionym. Jeden horror mi zrył czachę, ale będzie o tym przy grze, która mi się z tym horrorem kojarzy. Też z Pegasusa właśnie. Jeszcze będzie? Nie. Jezus, przegapiam ich naprawdę tak po chamsku, nie? A tutaj też jest ich takie większe zagęszczenie. No coś czuję, że przy graniu w te rzeczy będę miał wiele flashbacków z dzieciństwa, powiem wam szczerze. To mi się będą jakieś historyjki przypominać, już mi się przypominają, tylko nie chcę mi się o tym pierdolić. No, już pierwszy z pieprzu, widzicie? To jest moja ta. No nic, będzie ciężko. Ale tyle żyć, to. To załatwi się cwela.
Sabo Zamo. Granatów to chyba było, można było mieć maksymalnie 30, ale nie jestem pewien. No i to jest ostatnia rundka i potem będzie boss. Oho, trochę mnie obtukli. Aj, straciłem wszystkie granaty. Nie, no to ten, jak straciłem, to nie, bo na bossa się jednak przydadzą. Na bossa się te granaty przydadzą. O! No i sobie dopełniłem ładnie życie, a było już ciepło. I końcóweczka. Końcóweczka i będzie już bosik. I jest Kingpin. Nie, dobra. I teraz ten. Właśnie. A może od lewej? Widzieliście? Przejebane. Nie pamiętam, jak się z nim lało. A właśnie tak.
teraz mnie ręczą. No teraz mnie tutaj zatłuczono, szkurwa. He, masz w pizdę. Chyba, a to pesek. Zajebany, a w końcu. Ach, kurwa chuj. Cyk. I koniec. Nie ma. Co tam napisane jest? A, pokazaliśmy im. No, kurwa. No, ale przez chwilę nie były bezpieczne. Kurwa. Pani Szczurkoelo. Co tu było jeszcze? Co on? Ale kuźwa epicko. Jeszcze ja tak się odchylam, kiedy sprawdzam, czy ktoś nie idzie za mną, żeby zapierdolić bąka. Tak to było. No, dobra, nagrane. Godzina 8. Yeah.